Startup. Krzyżowy Wyrch, na który dostaniemy się autem lub drogą krzyżową z parku Smetany w Jesienniku. W 1902 roku na mecie drogi krzyżowej obok kaplicy wyrosła restauracja, która z upływem czasu nabrała charakteru myśliwskiego, o czym przekonały się szczerzące zęby trofea na ścianach restauracji. Cel wyprawy to wieża widokowa z Laty Chlum. Let's go! Pierwszy potykacz historyczny to źródło imienia świętej Marii Panny z Gwadelupy, które historię wygooglujcie sobie. Element łączący świętą Marię z Gwadelupy i źródełko to moc uzdrawiania, o czym była przekonana grupa Meksykanów fundująca półkolistą obudowę źródła w 1848 roku. Porzucamy żółty szlak i wybieramy rzadko uczęszczaną ścieżkę, której po rzezi drzew poszerzono horyzonty o zachwycające panoramy. Ta ścieżka redukuje obwód w pasie, regeneruje płuca. Pasie zmysły, redukuje agresję i poprawia krążenie krwi. Podobnie jak w okolicy Białego Potoku, docieramy do krainy białego człowieka, a precyzyjniej kolonii białego człowieka odległej o ponad 20 km od bazy. Kolonii mniej przyjaznej murzynom, bo brak tu asfaltowych ścieżek. Są za to wymoszczone gałęziami dróżki i białe skały. 922 metry nad poziom morza, wyposażone w zachwycającą panoramę. Robimy w tył wzwrot i czerwonym szlakiem drepczemy w kierunku wieży widokowej. Trochę tu rzucanych pod nogi kłód, ale możemy unieść się ponad to i dopiąć swego, cokolwiek to znaczy.